Heja! Ludzie i ludziska! Z tej strony Recek i witam was w pierwszym odcinku z serii Burnout Paradise! I po ostatnich mękach związanych z Dirtem 2, po ostatniej konieczności jeżdżenia naprawdę dobrze, tym razem będziemy grać w grę, która nie wymaga aż takiego skupienia i potrafi wybaczyć pewne błędy. I jest nią właśnie Burnout Paradise! Kurczę no! Naprawdę bardzo chcieliście, żebym właśnie zrobił serię z tej gry, więc ja wychodzę naprzeciw waszym oczekiwaniom. No w sumie to wam się spytałem, czy byście chcieli właśnie serię z tej gry, czy może niekoniecznie. Wyraziliście oczywiście bardzo dużą aprobatę co do tego pomysłu, więc oto jest Paradise City. Raj dla każdego, kto lubi szybkie samochody, długie ulice, które się ciągną w nieskończoność. Kurczę, no to jest po prostu miejsce idealne dla każdego, kto szuka wyzwań. I naprawdę, przy Burnoutcie spędziłem naprawdę wiele godzin, były to naprawdę bardzo przyjemne godziny. I no cóż powiedzieć, no teraz fajnie by było nagrać właśnie te wszystkie moje ekscesy w Paradise City, tylko najpierw wypadnę poza trasę, lamiąc jak tylko się da. Ale dobra, dzisiaj w pierwszym odcinku zapoznam was między innymi z podstawami, z czym to się ogólnie tą greje. Tylko najpierw przemalujemy sobie samochód na bardziej adekwatny kolor tego naszego Watsona R Turbo Roadster właśnie na złomowisku. Generalnie to już samochodów trochę mam odblokowany, gdyż no jakby to wam powiedzieć, nie chciałem zaczynać tej gry tak maksymalnie od początku, żeby was nie przynudzać tymi wszystkimi tutorialami, wskazówkami i ogólnie takimi początkowymi sitami. Ale generalnie mam już trochę samochodów odblokowane, jak widzicie. Aczkolwiek jest jeszcze ich dużo do zdobycia. Jednakże to będzie wszystko na odcinkach. A na razie wsiądziemy sobie do tego oto Watsona, który ma dopalacz kaskaderski. Tylko najpierw bym potrzebował nie to. Może jest jakieś czarne wykończenie, że tak spytam? Jest niebieskie. Ale ja pytam, czy jest czarne? Nie, jest białe, niebieskie i szare. Czyli tak średnio pasuje mi to, ale dobra, no skoro już nam twórcy tutaj mówią, że ma być tutaj szaro-żółty, no to niech będzie wam szaro-żółty, już się pogodzę z tą myślą. I tak oto, w ten oto sposób naprawionym samochodem, możemy udać się na drogi Paradise City. I na razie w tym odcinku będę jeździł właśnie z pojazdami, które mają dopalacz typu kaskaderskiego, bo generalnie właśnie są tutaj pojazdy, które mają różne typy dopalacza i naprawdę mnie wkurza wyświetlanie rekordów ulicznych, więc je wyłączę. No i dobra, mamy tutaj wyścig, no niby fajnie, niby wszystko świetnie, a tymczasem, no no niby jest tutaj to właśnie skrzyżowanie, ale jak zaboksuję kołami, to uruchomimy nasze wyzwanie, które nas, wow, poprowadzi nas całkiem daleko, że tak zauważę. Więc co zrobić? Trzeba to wygrać! No i dobra, generalnie dopalacz kaskaderski, jak już się pewnie domyślacie, będziemy zyskiwać za wykonywanie różnych popisowych efektów, jakieś manewry typu drifty, drafty, wyskoki, beczki, obroty w powietrzu i ogólnie za popisową jazdę. O, właśnie tak jak teraz, wyskakuję wysoko przed siebie! I aha, ja jestem pierwszy już. Wow, całkiem szybko. Generalnie chyba wspominałem w moim materiale, którym to oceniałem Burnouta, że bardzo mi się podoba to, że nie ma jednej ustalonej drogi do mety, tylko sami ją sobie wyznaczamy! Fuck! Wow! To był naprawdę bardzo dobry timing tego pojazdu ruchu ulicznego. On się po prostu świetnie zgrał z moimi ruchami i skutecznie uniemożliwił mi dalszą, szybką, agresywną jazdę. No, muszę przyznać, że to całkiem nieźle mu wyszło. A czekajcie, wiii! O, come on! Seriously? To się musiało naprawdę stać? To naprawdę było konieczne, gro? A może po prostu dało się tego uniknąć, tylko niestety... O, to był bardzo ciekawy takedown. Tutaj muszę przyznać otwarcie. Aha, już się zaczyna seria mówienia, że przyznaję otwarcie to, przyznaję otwarcie tamto, przyznaję otwarcie siamto. Ciekawe, czego ja jeszcze nie przyznałem otwarcie. Nie wiem. Później się zastanowię nad tym. A tymczasem skupmy się na drodze, gdyż jak widzicie, już jedziemy z całkiem konkretną prędkością. Teraz jeszcze faktem się zaczyna. No pięknie, nowa seria, to już od razu trzeba zacząć wszystkie teksty powtarzać. Wszystkie teksty, które wręcz pasują do mnie, do mojego stylu. I generalnie wszystkie te teksty, które zazwyczaj powtarzam regularnie na moich nagraniach.
No ale z drugiej strony, być może bez tych tekstów by nie było też mojego kanału, czyż nie? Ale anyway, dobra, gdzie jest jakiś wyskok albo coś? Wiem tylko, że mogę tutaj przydriftić. Dobra, było blisko. Na szczęście udało się uniknąć tutaj kolizji z tym oto elementem otoczenia. I w efekcie samym, no, jedziemy cały czas dalej. Rozwijamy coraz większe prędkości. No w sumie to już chyba jedziemy z prędkością maksymalną, ale kto tam wie. To było niebezpiecznie bliskie. Dobra, ile mamy jeszcze? Chyba pół mili z tego, co widziałem. Wow, i teraz się... Auto, please. Why you do this, please? I just wanna win. Chcę tylko wygrać ten wyścig i w sumie już wygrałem. I to z całkiem konkretną przewagą, przyznaję. Nie mów, przyznaję otwarcie, coś. O, i chyba moje autko jest tutaj na tym splaszarcie, że tak to można nazwać? Nie wiem, chyba to można nazwać splaszartem. Ale generalnie, no jak już mówiłem, że można w przypadku dopalacza kaskaderskiego zyskiwać nitro za popisową jazdę. Natomiast jak takiego gościa skontrolować? Co zrobić, aby on nie był tak skuteczny, żeby nie mógł zbierać nitro tak skutecznie? Metoda jest prosta i praktycznie sprawdza się do każdego typu dopalacza. Rozwalić gościa. Albo ewentualnie, jeśli to jest niemożliwe, to uniemożliwić mu wykonywanie sztuczek. Taka prosta, bardzo prosta metoda. Aczkolwiek trudna do wykonania, gdyż praktycznie już za całą jazdę... gdyby to był Dirt 2, to bym się trochę wkurzył. Jednakże to nie jest Dirt 2, to jest Burnout Paradise. I tutaj gra nam wybacza znacznie więcej błędów, jeśli chodzi o rozbijanie się. I generalnie bardzo miło się patrzy na to wszystko, co tutaj się rozbija. Na te wszystkie elementy właśnie samochodu, które tutaj się rozlatują. Po prostu obracają się w pył. Kurczę, no sama przyjemność wręcz. No i dobra, teraz by wypadało znaleźć jakiś wyścig kolejny. I już chyba jakiś widzę. Jesteśmy coraz bliżej, a ten gdzie nas zaprowadzi? To jest pytanie. Wróćcie proszę. I przyhamuj, zabuksuj kołami. Wyścig jeden na jednego, kierunek północ do Crystal Summit. Seriously? Jedziemy znowu w to samo miejsce? A, to jest taki wyjątkowy mniej więcej event, że to jest taki wyścig jeden na jednego. No w sumie nawet nazwa na to wskazowała, mano a mano. To jest chyba z chińskiego, z tego co się orientuję, aczkolwiek mogę się mylić. Okej, okay, i on chyba ma taki sam samochód jak ja, zatem... Miażdżący takedown, czyli taki takedown, w którym przygważamy samochód przeciwnika do ściany i po prostu go rozbijamy w perfidny sposób. Oh yeah! Aczkolwiek za to nie zyskuje tyle intra, to już bardziej w przypadku dopalacza agresywnego. Wow, było blisko. Jednakże cały czas jadę dalej. I cały czas... Nie, w sumie to nie zyskujemy intra, tylko trochę jakby tracimy. Przydrift jeszcze trochę. O, już pięknie. I czy się uda? O, w ostatniej chwili praktycznie udało nam się zyskać tak dużą ilość nitro, że praktycznie ten wyścig już przejedziemy na jednym baku, że tak to można pięknie ująć. Ach! I kolejna łatwa wygrana. I 6 zwycięstw do awansu. Widzicie, ja mam licencję klasy C. Także no... W sumie myślicie, że pewnie nam ta seria dużo nie zajmie i że już mam licencję C. Ale tymczasem po licencji A jest jeszcze licencja elitarna, a ona wymaga chyba, z tego co się orientuję, ukończenia wszystkich wyścigów w Paradise City. A tych trochę jednak jest. Zatem, nawet jeśli coś, to będzie co robić. Nie chciałem tego... Cofnij. Błagam, gro, nie mów, że się zwiesiłaś. Proszę, gro. Halo? Halo? Gro, plezy. Goddammit. Chyba będę musiał zrobić szybkie cięcie. Rekordziści w Paradise City niewiele mają wspólnego ze zwykłymi kierowcami. Znają miasto na wylot, więc nawet jeśli jedziesz najszybszym wozem świata, i tak musisz się nakombinować. Atomika, źródło mądrości życiowych, generalnie DJ Akulmika w tej roli Jarosław Boberek, z tego co się orientuje, to też jest taki całkiem fajny, przyjemny akcent w tej grze. Taki fajny ogólnie. Nie no, w sumie Boberek to jest człowiek wielu głosów, bo tam wszędzie się udziela, jak są jakieś dubbingi. Dobra, jedziemy ten następny wyścig. A następnie się zajmiemy jakąś kaskaderką i... to będzie całkiem długa trasa, aczkolwiek
Mam już ją mniej więcej zaplanowaną. Otóż nie jedziemy tam, gdzie nam sugeruje gra. Tylko jedziemy w kompletnie drugą stronę. A widzicie, sprytny Recuś jest sprytny. O, i ktoś chyba wpadł na taki sam pomysł jak ja. To się nazywa bezczelność. Ja nie będę tego tolerował i zniszczę tego gościa przy najbliższej możliwej okazji. A tymczasem wyskoczmy tutaj stąd ponownie. Au, au, au. No, było blisko rozbicia się, aczkolwiek no... Jednak jakimś cudem udało nam się wyjść z tego cało i czy będzie billboard, czy będzie... chyba był, aczkolwiek mam pewne wątpliwości. A może i nie był ten billboard zaliczony? Nie wiem, shit happens w każdym bądź razie. I dobra, teraz pytanie, czy ta droga zaprowadzi nas do sukcesu? Bo na razie zajmujemy 6. pozycję, więc... No, nasza przyszłość nie rysuje się w najbardziej kolorowych barwach. I trochę mnie martwi perspektywa przegrania tego wyścigu. Aczkolwiek jeśli się skupię, jeśli pojadę dostatecznie szybko i będę miał dostatecznie dużo nitro, aby praktycznie cały czas na nim jechać, tak jak to było w poprzednim wyścigu, to być może sukces będzie bardziej prawdopodobny niż jest obecnie. W każdym bądź razie jest tylko jeden sposób, aby się o tym przekonać. Gaz do dechy i niech gra muzyka! Pozdro dla kumatych! I właśnie mi się skończyło nitro, aczkolwiek już tutaj nadrabiamy. Już trochę butli zyskaliśmy, pięknie teraz. O, już 5. pozycja i już nice. O, teraz tutaj elegancko. Zawsze kilkadziesiąt metrów mniej do przejechania. I już 3. miejsce. I teraz kolejna wyskocznia przed nami. I wyskok. I pięknie udało się nam to zaliczyć. A teraz, oj, zobaczcie, 1. miejsce. Dokładnie. Ze mną się nie zadziera. Ja nie mam po prostu... Inni moi przeciwnicy nie mają tu nic do gadania. Oni nie są godni rywalizowania ze mną. Oh yeah. Widzicie? Może i wy jesteście szybci, ale ja za to mam więcej sprytu niż wy. I została 1 mila do mety. Bo tutaj jakimś cudem grana nie podaje tutaj odległości w kilometrach, tylko w milach. I wiii! I wiii! I wii! O! Fuck, 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 fuck! Ała! To bolało! I może się uda, może... Bo tam już widzę, 2 samochody nadciągają! Z dużą prędkością! Może się uda jeszcze wygrać! Może jest jeszcze szansa i... Ajaj! O fuck! O fuck! Ale byli blisko! Ale oni byli blisko! Ja pierdzielę! Te emocje po prostu! Jeden mój błąd mógł kosztować mnie zwycięstwo w tym wyścigu. I 5 zwycięstw do awansu, do zdobycia licencji wyższego stopnia i... Aby dodać go do swojej kolekcji wozów, uziem go. I mamy nowy wóz do odblokowania, tylko... Żeby go odblokować właśnie, musimy go zniszczyć. Musimy znaleźć go jeżdżącego sobie Just Like That w Paradise City. I dopiero potem dokonać jego anihilacji. Brzmi łatwo, czyż nie? Ale czy tak będzie? No to już jest nieco inna para kaloszy. A tu w każdym bądź... Właściwie był taki trochę bezcelowy... Bezcelowa bramka tutaj taka była, żeby sobie tak po prostu ją dodać do kolekcji i... Przepraszam, ale ja sobie nie życzę tego. Rekordy uliczne wyłącz. Dziękuję. Już to wygląda znacznie lepiej. Dobra, no to może teraz... Okej. To skoro tak, to może poszukamy wyścigu typu akrobacji, gdyż... W tym typie wyścigów nasz pojazd może się bardzo dobrze spisać. No. Widziałem tam jeden. Nie myślcie sobie, że nie widziałem, bo właśnie widziałem. Tu na tej minimapie. I jest on właśnie na tym skrzyżowaniu, do którego się zbliżamy. I teraz jeszcze pewnie zapytacie, jak tutaj rozpoznać, skąd ten pojazd tutaj jedzie? Otóż odpowiedź jest również bardzo prosta. Jedzie on szybciej niż pozostałe auta. Oj, mam ochotę na akrobację, żebyś wiedział, panie DJ. Dobra, i jedziemy. Nitro. Czy się uda doskoczyć tutaj? Elegancko, pięknie. Za czas w powietrzu, mnożnik. I niestety billboardu się... A, jednak się billboard udało tutaj nam zniszczyć. I dobra, to może teraz przydrifcimy gdzieś, żeby jeszcze trochę mnożnika zyskać. Na razie utrzymajmy kombo. Dobra, drift tam specjalnie nie wyszedł.
Ale spokojnie, będzie jeszcze mnóstwo okazji do tego! Wow, wow, le, 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 le. Okej, to było niebezpiecznie bliskie zakończenia mojej kombinacji. I wiecie co, przydałby się tutaj parking, gdyż wiem, że tutaj w okolicy jest właśnie jeden i... Dobrze. No zasadniczo to już mamy wszystko z głowy i możemy teoretycznie zakończyć naszą kombinację. Dobra, przedłużmy ją. Jeszcze troszkę. I jeszcze troszkę. Aż dojedziemy na górę. Będziemy tak robić bez przerwy, non-stop. Dobra, to może teraz przydriftić chociaż. Nice. O, 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 o. Szansa jest tutaj. Uii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 
Okej, no to teraz tutaj wiem. O, zabrakło mi prędkości i... Kolejny mnożnik, już mamy mnożnik razy 5, czyli otrzymamy za to 50 tysięcy punktów, co jest w miarę satysfakcjonującym wynikiem i... O, jeszcze jednak to się nie łapało na czas w powietrzu i... Czekajcie! Bo mam pomysł. Aj, zostało nam 5 sekund, a potem już tylko będzie końcowy bieg, który pozwoli nam na dokończenie obecnej kombinacji. Ej, come on! Może jak się szybko odpalę i... niestety gra mi już nie dała takiej szansy, niestety. Czemu powtórzyłem dwa razy niestety? To już nie mam pojęcia, niestety. Ale dobra, w każdym bądź razie mamy jeszcze 4 zwycięstwa do awansu, mamy 17 minut odcinka, czyli... Kurczę, no zrobimy całkiem sporo wyścigów tutaj teraz. Dobra, to czym by się tu jeszcze zająć? Chyba mam pomysł. Zapomniałem, że tutaj jest ręczny, który by mi znacznie ułatwił zawracanie na jakichś mocniejszych nawrotach. Okej, to może pojedziemy sobie piekielną trasę jeszcze, żeby odblokować specjalną wersję tego wozu. Nie ogarnąłem niestety. I dups. Nasze auto rozwala się na pierdeliardy maluteńki kawałeczków. A w międzyczasie może jeszcze poszukamy naszego tutaj auta do upolowania. I to nie jest na pewno to. No, rozejrzyjmy się. Gdzie może być samochód, który mamy za zadanie upolować? Do naszej... Wow! Widzieliście go? Prawie mnie skasował! Wracaj tu! Chyba nie przeskoczę. A może? Aj! Dobra, gdzie on jest? Widzę go! Tam na horyzoncie, daleko! O nie. Za to uderzenie. Ja ci teraz nie daruję. Skasuję cię! Zniszczę! I on ma chyba dopalacz typu szybki, gdyż poznaje po kolorze nitra. To jest też taki fajny bajer i... Rozbity? Na! Widzisz? Tak się kończy zadzieranie ze mną. Stajesz się tylko nędznym wrakiem. Dlatego pamiętajcie, ludzie i ludziska, jeśli spróbujecie mnie zaatakować na ulicach Paradise City, bo o dziwo multiplayer w tej grze jeszcze działa, co jest właśnie naprawdę zaskakującym faktem, że multi w tej grze naprawdę cieszy się taką popularnością, że twórcy gry jeszcze nie wyłączyli serwerów. No ale w sumie nie dziwota, bo skoro gra nam oferuje taką swobodę, taką wolność i w ogóle taką satysfakcję z jazdy, no że tutaj byłoby naprawdę głupim posunięciem tutaj wyłączenie właśnie tych serwerów. Dobra, no to przejdźmy sobie piekielną trasę. Jedź na północ do Country Club. Czas ucieka. Dobra, i to jest generalnie taki zwykły time trial i jeśli go ukończymy w wyznaczonym czasie, to najzwyczajniej w świecie dostaniemy ulepszoną wersję naszego obecnie posiadanego wozu. Zatem go! Let's go! Jedziemy! Szybko, prędko, hardo przed siebie! Nie zważając na przeciwności losu! Zatem let's go! Tu! Tu był mój... w sumie teoretycznie mogłem olać ten skręt, ale... Skoro już tu skręciłem, no to nie będę narzekał! Dobra, teraz tędy. Lekko przydrifcić i chyba zaliczyliśmy mały... czas w powietrzu. Bo nagle mi skoczyło bardzo mocno... Bardzo mocno mi skoczył poziom nitra. Niby te 500 filmów ponad nagrałem, a dalej mam problemy z wysławianiem się momentami. Myślałem, że jak będę nagrywał let's play'e, to jakoś to z czasem minie. Au! To bolało! Na szczęście Burnout Paradise, jak to już wiele razy wspominałem, wybacza takie błędy momentami, aczkolwiek za duża ilość błędów... Limuzyna! Teraz mnie limuzyna tutaj porysowała. No naprawdę, oni są tutaj bezczelni w tym Paradise City. Ja rozumiem, że raj dla sigantów, ale bez przesady, no!
są chyba jakieś granice, no szanujcie to, że macie praktycznie własną ligę wyścigową tutaj. I jaką wersję tego auta odblokowaliśmy, aż jestem ciekaw! I trzy zwycięstwa do awansu. Wow, całkiem sporo zrobiliśmy dzisiaj. Miło patrzeć jak jeździ. Watson Bernard Roadster, po prostu ci się należy. Zajrzyj na złomowisko. No niby fajnie, może będą jakieś polepszone osiągi, ale z drugiej strony z wyglądu mi się on specjalnie nie podoba. Także chyba nie skorzystam z tej oferty. Drodzy... Nie wiem jak ich nazwać, tych odpowiedzialnych za samochody. Bo na pewno nie dealerzy, gdyż nie ma tutaj salonów samochodowych, tylko samochody pozyskujemy na złomowiskach, co jest bardzo ciekawe. No i dobra, teraz chyba będziemy musieli... O, w sumie jest nawet blisko ten tutaj garaż, znaczy złomowisko. I w sumie... Nie wiem, ja już bym właściwie kończył odcinek, gdyż... Tak, zakończy ten odcinek rozbiciem mojego samochodu po raz 42. Bardzo mądre! Bardzo fajny sposób na zakończenie tego odcinka. No i cóż, no to tak, zaliczyliśmy parę wyścigów, zaliczyliśmy akrobację. A w kolejnym odcinku chyba zajmę się samochodami z dopalaczem typu agresor. No to jest też bardzo ciekawy typ dopalacza, który się w bardzo ciekawy sposób uzupełnia i ma pewną fajną właściwość jeszcze przy okazji. A, tą bramkę już skosiłem. No w sumie logiczne, bo była w niej dziura. Więc tak to wygląda całkiem legitnie. Ale dobra, chyba mamy tutaj jeszcze wyskocznię, więc zaliczymy sobie ją w miarę możliwości, jeśli nam się uda. Przeskocz, błagam, autko. Ej, come on. Ej, najlepsze jest to, że mogłem jeszcze tym autem skręcić. Super skok nieudany. Mech. Kurczę, no a cały czas zapominam o tym ręcznym, że mam go tutaj. Że mam ręczny, on tu jest. I jest gotowy na użycie. A ja tylko cały czas tylko ten normalny. The fuck? To było zaliczenie tego skoku? Serio? Nie no, naprawdę, dzięki gro. Wyskoczyłem pięknie, aczkolwiek lądowanie mi się nie udało. Nie zaliczamy ci tego, wal się. Dobra, może się uda bączka tutaj jeszcze wykręcić pięknego na sam koniec? No, uda się. Uda się, tylko są z tym małe problemy w postaci pojazdów ruchu ulicznego, które mi to utrudniają. Dobra, w sumie to olasz to. Także ludzie i ludziska, na środku tego skrzyżowania zakończymy sobie pierwszy odcinek z tej serii. No, nie będę się was pytał, czy seria wam się podoba, gdyż sami chcieliście w zdecydowanej większości, żebym ją nagrał. Także po prostu pożegnam się z wami i w sumie jeszcze jedna rzecz, a mianowicie wyzwania. Otóż Burnout Paradise też nam daje całkiem szerokie pole do popisu, jeśli chodzi o stawianie mi wyzwań. Także jeśli macie jakieś pomysły typu tam, nie wiem, przejedź na Nitrze tyle i tyle, ewentualnie skasuj tyle i tyle samochodów w określonym czasie, albo ewentualnie jakieś inne pomysły, to śmiało piszcie je, ja je rozpatrzę, powiem czy wykonam je w następnym odcinku. I w sumie tyle w temacie, także nadsyłajcie swoje wyzwania, ja je będę wykonywał i ponownie będziemy mieli fun, tak jak to było w przypadku Dirta 2. I cóż więcej powiedzieć, dziękuję wam za uwagę, to był Burnout Paradise, ja jestem Recek, trzymajcie się i czołem!